można było przewidzieć wypadek, cofnąć czas, przekazać bliskim zdrowie, oddać życie. Smutno oglądać wiadomości, tak wielu rodziców traci swoje dzieci. Morderstwa z zazdrości i nienawiści, samobójstwa z braku sił do życia. Tragedie, wybuchy gazu i pożary. Tyle osób umiera zbyt młodo, ilu chciałoby żyć dalej, korzystać z życia. Największym wyzwaniem człowieka jest żyć pomimo utrudnień. Ile człowiek w życiu traci, tyle cierpienia doświadcza. Tracimy bliskich często przedwcześnie, kiedy chcielibyśmy jeszcze spędzić z nimi sporo czasu. Losu nie oszukasz, co się ma stać, to i tak się stanie. Dlatego zawsze warto starać się, więc walcz i weź oddychaj, idź przed siebie, wrzuć na luz, gdy coś cię dobija. Życie jest krótkie, więc żyj, a zło niech cię omija. Zachowaj w pamięci wiele chwil, by mieć co wspominać. Nim przyjdzie kres życia, nim przyjdzie kres życia.